ktoś może naprawdę powiedzieć, że ja mam jakieś uczulenie na Rafała Trzaskowskiego, na dupiarza tego przystojnego, wysokiego, mądrego, wykształconego, który czyta poezję po francusku. Ale zobaczcie, co ten bałaganiarz zafundował nam, warszawiakom, a jeszcze opowiada o tym, jak to jest wspaniale i dobrze i próbuje doradzać w innych miastach. Jadę ulicą Polski Walczącej, przetnę Czerniakowską, wjadę w Gagarina i pojadę w górę do Puławskiej. Teraz jest widno, jest mało samochodów. To, jak wygląda to w dzień, jak się jeździ tymi drogami, tą drogą w dzień, i będę wam opowiadał o tych wszystkich korkach dookoła. A teraz powiedzcie mi tak, jak tu się połapać ma człowiek w tej drodze? Zobaczcie, co tu się dzieje, gdzie tu jechać. Nie ma, to nie jest tak, że te linie są jakoś narysowane. Wyobraźcie sobie teraz, że jest wieczór, jest ciemno i w tych wszystkich kałużach odbija się światło samochodów. Ktoś, kto jeździ autem, wie, o czym mówię. To jest taki przejazd. Co ludzie tu wyprawiają wieczorami, jak jest gorsza widoczność, nie będę opowiadał. Dramat, po prostu. On z Bidenem rozmawiał, o praworządności, bo on się zna, on jest elegancki chłopak. Rafał, 40 sekund. Jeszcze powtarzam, wcześniej się robi ciemno, ja tu mieszkam, no tak więc trochę jeżdżę po omacku, trochę jeżdżę tak na czuja, ale wyobraźcie sobie, że jest zmierzch, kiedy ci ludzie wchodzą tutaj, te ulice są naprawdę fatalnie oświetlone, tu jest dość ciemno, tu jest wręcz strach, wyobraźcie sobie, że ktoś jest teraz inwalidą, który musi przejść tutaj na drugą stronę ulicy, powiedzmy idzie tutaj ze szpitala Czerniakowskiego, który jest po lewej stronie i musi się dostać tu do domu po prawej stronie. Gdzie on ma tu przejść? Jak on ma tu przejść? Jak on się ma tu odnaleźć? No. Więc jak widzę tą kanalię, która jeździ i opowiada jeszcze o tym, doradzając, jak porządnie dbać o miasto, jako włodarz tego miasta. Włodarz to jest ktoś, kto dba o miasto. Zobaczcie, jak ludzie zwalniają, bo nie wiedzą, gdzie mają jechać. Włodarz to jest ktoś, kto myśli o ludziach i który nie kieruje byle jak, tylko kieruje dobrze tym wszystkim, tak żeby ludziom było łatwiej do życia. Zarządza tym wszystkim, tym całym burdelem, który tu jest dookoła. Śmiem twierdzić, że całe wykształcenie, które ma Rafał Trzaskowski, no niestety załatwiła mu jego matka, która najprawdopodobniej była współpracownikiem służb bezpieczeństwa, a wiadomo, oni wtedy dzieci wysyłali na francuski, do dobrych szkół, dobrych liceów i wcale to nie oznacza, że oni są mądrzejsi od was, tych mniej wykształconych, którzy nie znają języków, po prostu wy nie mieliście szansy. Oni jedli wtedy szynkę ze sklepów komercyjnych, a ludzie często po prostu, no, tutaj jest też, tu się skręca teraz w prawo, tak jakby do mnie, na ulicę Belwederską, teraz tutaj, no tu jest jakiś w ogóle cyrk, nie ma tu żadnych linii, w ogóle obłęd, no. I teraz przejeżdżam do centrum. Teraz tak, którą linią, ile razy dziennie tutaj jedzie ktoś pod prąd? Naprawdę, to się w głowie nie mieści. To jest dobrze, tak? Ale zobaczcie, jest sobota. Jest godzina, dochodzi 14. Widzicie tu chociaż jedną osobę, żeby cokolwiek robiła? A co to? Co to jest? Wolna sobota? No nie wiem. Wiesz, Platforma Obywatelska chciała zmuszać ludzi, żeby pracowali w niedzielę i byli oburzeni, że rząd jest za tym, żeby niedziele były wolne. A tutaj co tu się dzieje? Jak to jest kontrakt podpisany? No i mówię, teraz jeszcze deszczyk, ciemno i uwierzcie mi, to jest po prostu taki off-road tutaj, że się w głowie nie mieści. No dobra, dojadę już tutaj, bo ja nawet nie wiem, gdzie jadę teraz. Dobra, pojadę sobie tu. Teraz dojedziemy do ulicy Puławskiej. Teraz te linie, no też nie za bardzo wiem. Teraz tak naprawdę, to ja nie wiem teraz, czy ja mogę tu skręcić do cholery? Nie, chyba nie mogę. Chyba nie mogę tu skręcić. Wydawało mi się, że nie mogę, ale nie mogę, bo tu wjeżdża autobus. No tu nie ma znaku i oczywistego, jak tu pokażę, o, tutaj wygląda tak, tu wygląda tak, żeby każdy wiedział, tu wygląda tak. Szczerze mówiąc nie wiem, czyli teraz tu nie mogę skręcić, chociaż nie było znaku, że... No dobra, ale to pojedziemy.
pojedziemy, tu amerykański samochód, no, no tutaj, popatrzcie, czy ty, i teraz tak, gdzie tu wjeżdżasz? No dobra, tu wjeżdżasz, teraz tu masz jakieś, że jest w tą stronę, tu w tamtą, te linie są też tak namalowane, że nie wiadomo, która jest stara, która jest nowa. Bo wiesz, no obowiązują żółte, no ale które żółte, jak to jest po prostu, ach, szkoda gadać. No dobra. I to była podróż sentymentalna. Rafał, 40 sekund. Powinieneś na kopach wylecieć z Warszawy. Naprawdę, na kopach, dyletancie.